Dzień dobry, kochani. Jak na 13 przystało, taką piękną pogodą przywitał nas dzisiejszy dzień. Leje i leje. Kawa dla Massimo gotowa, a dla mnie dzban pełen zielonej herbaty z miętą i z cytryną. Kogo my tu mamy? Kogo my tu mamy? Buongiorno, buongiorno z samochodu. Buongiorno. Kochanie, gdzie jedziemy? Ikea. Cieszysz się? Idziemy? Idziemy do Ikea? Pieniądze, andiamo a spendere soldi. Tak, jedziemy wydać pieniądze. To nie mam, pieniądze. Nie ma pieniędzy, tak, biedny jesteś jak zawsze. Jesteś biedny teraz. No to czemu jedziesz do Ikea? Na spacer. Na spacer. Słuchajcie, wreszcie udało mi się chłopaków wyciągnąć do IKEA. Uwaga, uwaga. Wreszcie udało mi się ich wyciągnąć do IKEA. Także jedziemy w drogę i zabieramy was ze sobą. No i jest obiad. Chłopaki sobie wzięli devolaje, a ja mam obowiązkowo klopsiki, ale wzięliśmy jeszcze, zobaczcie, sałatki i coś słodkiego obowiązkowo, ale będę się dzielić z Enzo, zobaczymy jak smakują, bo jeszcze nie jedliśmy ani tej tarty, ani no właśnie tej czekoladowej. No to co, smacznego! Dziękuję. Jak możecie zauważyć, tam o, siatki za nami, także zakupy, powiedzmy, że się udały, bo niestety po główną rzecz, po którą przyjechaliśmy, nie udało nam się kupić szafki. Szukaliśmy szafkę pod telewizor, no i okazało się, że wykupiona, więc będziemy musieli jeszcze raz tutaj przyjechać, chociaż powiem wam z drugiej strony, że zastanawiam się, czy sama tutaj nie przyjadę, bo ciężko było mi ich wyciągnąć, a planowałam to już od dłuższego czasu i jak pewnie widzicie, siedzę w samochodzie i czekam pod makro, bo pomysł na dzisiejszy wypad do IKEA był taki: pojedźmy najpierw do IKEA, zrobimy zakupy, a po drugiej stronie jest makro i może uda się kupić jakieś owoce morza na dzisiejszą kolację. No i to był właśnie sygnał do tego, żeby jechać. Tak, przekupstwo na jedzenie, przekupstwo na owoce morza, ale udało mi się. Udało mi się, przyjechaliśmy tutaj. No i teraz czekam, zobaczymy, co uda im się kupić i czy w ogóle uda im się coś kupić i wracamy do domku. Wróciliśmy do domu, a tu proszę, jak pięknie się poprawia pogoda. I kto tutaj leży na krześle? Kto tutaj leży i śpi? Pokażę wam teraz tak szybko, co kupiliśmy w IKEA. Jak widzicie, nie jest tego dużo. Potrzebowałam takie pojemniki do szuflad i wzięłam dwa na wypróbowanie, bo nie wiem za bardzo, jak one z wielkością i czy uda mi się je dwa w ten sposób włożyć, czy do takiej dłuższej szuflady w ten sposób. Także będę sprawdzać, zobaczymy, jak te pojemniki mi się spiszą. No obowiązkowo świeczki, które wybrał Max. Bardzo mu się te zapachy podobały. Musiałam też kupić zaparzacz do herbaty, który mi się skończył. Co prawda te z IKEA kosztują 3 zł? 3 zł coś koło tego, ale są strasznie dziadowe, bo szybko się psują, robią się czarne niestety. No i dlatego warto je wymieniać raz na jakiś czas. Patelnia, które u nas momentalnie schodzą, i poduszka nowa dla Massimo, a tym razem wybrał sobie taką wysoką, bo ostatnio wzięliśmy poduszkę, taką samą poduszkę, tylko że tą właśnie niską, i momentalnie się w środku tak zwałkowała, zrobiła się po prostu nie do spania, więc wymieniliśmy na tą. Zobaczymy, jak będzie mu się teraz spało. I tyle, jeśli chodzi o nasze zakupy z IKEA. Co prawda widziałam kilka rzeczy, które tam jeszcze mi się podobały. I jak to się mówi, zawsze z IKEA wychodzi się z jakimiś pierdółkami.
czyli na przykład świeczki. No, także tak jak wspominałam, szykuje się jeszcze jeden wypad do IKEA, ale na razie nic Wam więcej nie zdradzę. Idę teraz zrobić jakąś kawę. Chłopaki zaraz włączą film, więc obejrzymy sobie jakiś film. A potem musimy wyskoczyć do Tesco, kupić parę produktów do dzisiejszej kolacji. Tak, słuchajcie, kupili owoce morza, kupili mule i kupili ośmiornice. Na szczęście, więc zadowoleni, ale musimy dokupić resztę rzeczy do nich i musimy kupić parmezan, który niestety się skończył, a będę potrzebowała do mojej kolacji, bo ja nie będę dzisiaj jadła owoców morza. Pokażę Wam, co będę robić. Gdzie jest Enzo? Enzo. Enzo, gdzie jest? O! Wracacie ze spacerku? Chodź, Pipoś. Pipoś, chodź. A, jaki zadowolony. Chodź, chodź w górę. Wiii! Idziemy do domku. Stwierdziłam jednak, że nie będę oglądać z chłopakami filmu i zajmę się tą szufladą, w której trzymam kosmetyki do makijażu, które używam codziennie, bo mam jeszcze jedną szufladę, ale tamtej Wam już nie pokażę. W tamtej trzymam kosmetyki, których nie stosuję codziennie. Natomiast to jest wszystko to, co jest mi potrzebne do codziennego makijażu. Tak mniej więcej wygląda szuflada i zobaczcie, wykorzystałam do niej właśnie te plastikowe pojemniki, które będzie się dobrze myło, czyściło. O, i tak to się w tej chwili prezentuje. No i oczywiście Pepko na horyzoncie, jeszcze zanim wskoczymy do Tesco na zakupy, idziemy na szybko do Pepko, bo muszę znaleźć jedną rzecz do domu dla Enzo, do kuchni. Mam nadzieję, że uda się ją znaleźć i jedziemy dalej. Pokażę Wam tak szybko, co kupiliśmy w Pepko. Wzięłam nowe ściereczki z mikrofibry do kuchni. Powiem Wam, że ja je bardzo lubię i one się bardzo fajnie sprawdzają. Niestety po praniu też szybko się niszczą. Więc to, do tego jeszcze to, bo nasza stara się popsuła i trzeba było kupić nową. I ostatnia rzecz, którą chwyciłam w locie, to poszewka na poduszkę biało-czarna do sypialni. I koniec. Tyle. Zobaczcie go. Tak się wypoczywa popołudniową porą. Pipoś. 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 No, takiemu to dobrze. Dzieci. Kochanie, co wy tutaj robicie? Dzisiaj robimy spaghetti con pulpo. A, będzie spaghetti z ośmiornicą w sosie pomidorowym. A ja właśnie robię jajka, bo dla mnie będzie sałatka Cezar. No i widzicie, ja już do sałatki wrzuciłam parmezan, kurczaka, który został nam wczoraj z obiadu, a mieliśmy kurczaka z rożna. I przygotowałam już dressing. Ja taki dressing robię z majonezu, z oliwy, z oliwek, połówki cytryny, jednego ząbka czosnku, który przeciskam przez praskę i dodaję do tego jeszcze ocet z białego wina. I gotowe. Wszystko trzeba wymieszać. Tutaj nie dodaję żadnej soli, odrobinę pieprzu później. No i czekam na te jajka i wszystko trzeba będzie wymieszać i gotowe. Moja już gotowa. Ale nie myślcie sobie, że zjem ją całą sama. Aks! A jak twoje? Gotowe już? Tak, 3-4 minuty. 3-4 minuty i możemy zasiadać do stołu. Proszę, jak tutaj kuchasz, co mi tak ciągle tu paruje? Aspetta, ti faccio. Aspetta, aspetta, no dobra, aspetta, no dawaj, dawaj. Przecież masz łyżkę, nie możesz tą łyżką do spaghetti? Non fa niente. Tak ci wygodniej? To się nazywają porcje. No? No może starczy Wam już, co? Starczy, starczy. No właśnie. Bo potem ktoś znowu będzie pisał, że trujące jesz. Ale wiesz co, podsuń sobie tak bliżej te talerze. O właśnie, no. Le? To wygląda jak zupa. Nie, nie zupa. No ale trochę trzeba było mocniej ton, żeby to sos wyszedł z tego, a nie zupa. Dobrze, że się nie rusza.
A po kolacji czas na długą kąpiel, dobrą książkę lub film i czas z moim mężczyzną, także żegnam się w tej chwili z Wami. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas z naszym dzisiejszym vlogiem i do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaki, pa!